www.e-kolo.pl. Skoła na szczyt! To nowy cykl programów, w których zaprezentujemy sylwetki mieszkańców naszego miasta, powiatu, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach życia na miarę ogólnopolską lub światową. Pokażemy, że warto marzyć i robić wszystko, by spełniać te plany. Skoła na szczyt, tylko na ekolo.pl. Podcast prowadzi redaktor naczelny portalu ekolo.pl Bartłomiej Fiwek. Startujemy drugi podcast Skoła na szczyt. Naszym gościem jest dobrze wypieczony, troszkę podgotowany Jakub Botta, chodzący z koła. Cześć, witam. Nie wiem, czy miałeś okazję wysłuchać pierwszy podcast. Tak, oczywiście. To trochę już wiesz, o czym rozmawiamy i że rozpoczynamy od tego, jak żyło ci się w kole, jak wspominasz okres, kiedy koło było twoim głównym miejscem zamieszkania, życia. Słuchaj, wiesz co, no wspominam dobrze. Koło to dość specyficzne miasto, ludzie z koła też są specyficzni i zazwyczaj, gdy gdzieś się tam miniemy, czy to w Warszawie, czy też w Łodzi, no idzie poznać tą różnicę pomiędzy ludźmi z innych miast, z tego względu, że my jesteśmy w kole tacy otwarci. Koło jest małym miastem, wszyscy się znają, dlatego może jesteśmy tak bardziej otwarci niż inni. No a kiedy to przyszedł ten czas, że stwierdziłeś, że w kole mieszkać nie będziesz, że to, za czym podążasz, za to, kim chciałbyś być, jak pracować, no tutaj się nie znajduje? Wiesz co, to był dość złożony proces. Wiedziałem, że pójdę na studia. Pierwsze studia to były techniki dentystyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ja wiedziałem od zawsze, że w kole długo siedzieć nie będę, więc zaczęło się od Łodzi. W Łodzi oczywiście Piotrkowska, wiesz, latanie po knajpach, jako student też trzeba było dorabiać, byłem też nawet DJ-em w klubach studenckich, no ale gdzieś te pichcenie w domu, już tam w domu studenckim, pamiętam, w DS3 się zaczęło, już jakąś smykałkę wtedy poczułem, wtedy też odpalili program Kuchnia TV, gdzie mogłem namiętnie godzinami, wiesz, oglądać te wszystkie programy kulinarne i widzieć te piękne talerze. I to mnie fascynowało. Później gdzieś trzeba było podorabiać, więc zacząłem dorabiać w restauracjach od jako pomocy kuchennej, wiesz, tutaj nawet w kole, gdy robiłem staż w byłej restauracji Mieszko, zaczynałem od zmywaka, zmywak, obierak, barman, sala i gdzieś mnie ta gastronomia wciągnęła. Wszyscy chwalili jedzenie, które gotowałem tak typowo, amatorsko, wiesz, domu, czy w akademiku. Pamiętam, że ludzie, gdy widzieli, że ja jestem na kuchni w akademiku, zawracali się ze słoikami na pięcie. Nie, ja nie będę sobie siary robił, wiesz. Ja cały ogródek tam wystawiony, tu jakieś sosy na winach, wiesz, a oni gdzieś tam jakieś kotleta odgrzeć ze słoika. Więc gdzieś to się tak zaczęło. Rodzice ciężko przyjęli, wiesz, taki przeskok z Uniwersytetu Medycznego na kuchnię, więc no, wtedy jeszcze ten zawód nie był tak spopularyzowany jak teraz. Czy może nie był tak medialny? No o, może tak, nie był taki medialny. No natomiast mnie gdzieś to cały czas ciągnęło. Lubiłem to, że nadal lubię, że mogę połączyć kilka swoich pasji, wiesz, rysunek, rzeźba, jakiś artyzm na tym talerzu, ale też łączenie smaków. Ja lubię jeść. Podobno jak za dzieciaka byłem niejadkiem, natomiast no teraz to bym jadł. A od czego się zaczęło? Kiedy się, bo mówisz tak, byłeś w Łodzi, był uniwersytet, było tam gotowanie i to tak. Już było takie niestandardowe gotowanie, trochę tak. Wybiegające poza tą przeciętną studencką. I wtedy się rozpoczęła też jakaś edukacja gastronomiczna? Tak. Wtedy już gdzieś powoli, wiesz, to się zaczynało, no bo trzeba było dorobić. Poszedłem, zrobiłem sobie rok przerwy w tych studiach medycznych. No i wtedy rozmawiałem z rodzicami, no słuchaj, Kuba, no jak chcesz, to sobie spróbuj, proszę bardzo, staż w Mieszko, kilkumiesięczny. Ja na tamtą chwilę myślałem, o kurczę pieczone, jeżeli tak naprawdę wygląda gastronomia, nie jak w telewizji, to chyba to nie dla mnie. Natomiast mówię, dobra, daję sobie jeszcze chwilę. Później był jeszcze Don Luci, prowadzony przez Włochów. Tam pamiętam, ci Włosi mówili, Kuba,
takiej senior Emano świętej pamięci, Buba, ale ore, ty będziesz dobry kucharz, ty będziesz dobry kucharz. No i gdzieś tam ten cały etap się ciągnął, później z powrotem do Łodzi. W Łodzi poznałem Darka Kuźniaka. Może większość osób go zna albo z Asia Express, to gdzie tam był z Saletą w parze. Albo Top Chef. No i to był mu taki pierwszy szef kuchni z prawdziwego zdarzenia. No i on był na tyle odjechany, że wyprzedzał troszeczkę czasy, w których my żyliśmy. To już były wtedy ciekłe azoty, on gdzieś tam z Wojtkiem Amaro, który jeszcze w ogóle nie był znany na taką skalę jak teraz. Kombinował, pokazywał i to już mnie, ja mówię tak, właśnie tego chcę, nie? Czyli gwiazdy bajery. Wiesz, azoty, dymy i takie ajwaj. Znaczy, zanim jeszcze też miałeś przygodę w Top Chefie, to jeszcze troszkę pewno od tych czasów, kiedy rozpoczynałeś, to jeszcze był etap. Mhm. Jakie restauracje, z jakimi kuchniami się zmierzyłeś tam w Łodzi najpierw? Wiesz co, to była tak, kuchnia śródziemnomorska, połączona z kuchnią francuską i kuchnia polska, bo to były i restauracja Revelo i Gęsi Puch. I obydwie restauracje prowadził Darek. Później jeszcze była Esplanada na Piotrkowskiej i tak dalej. Natomiast no, to były takie wykwintne kuchnie, ja zawsze mierzyłem wysoko. Nawet jak czegoś nie wiedziałem, to wiesz, starałem się przygotować do pierwszego dnia pracy jak najlepiej i po prostu rzucałem się na głęboką wodę. To tak wygląda też, jak mówią, praca kucharza na początku, że więcej spędzasz w kuchni niż w domu, więcej pracujesz niż śpisz. Zdecydowanie. No czasem to jest praca od 7 rano do 1 w nocy. Teraz już czasy się troszeczkę zmieniły, wiesz, no ja jestem też na innym stanowisku, w innym trybie pracuję, natomiast no takie były początki. Nawet jak parę lat temu pojechałem do Anglii, wiesz, troszeczkę się podszkolić, zrobić certyfikaty, no to tam też dostałem porządną szkołę życia. Od 9 do właśnie też 24 do 1 w nocy i na następny dzień też jeszcze od 8 albo od 9 trzeba było, wiesz, przyjść zasuwać, od śniadań zaczynając do samej kolacji, natomiast no gdzieś już ten organizm się przyzwyczaił do ciężkiej pracy, do tych godzin, no to trzeba lubić, naprawdę. Nie kręciło cię, że jeszcze gdzieś tam na imprezę byś poszedł? Słuchaj, ale wiesz co, właśnie w gastronomii to jest tak, że wielu kucharzy idzie sobie po pracy na imprezę i z imprezy prosto do roboty, wiesz, no. Ale ile tak można, jak tak długo można żyć? No długo nie, no... Natomiast wiele osób ciągnie to latami. Niestety. To teraz tak, jesteś w Łodzi, tam już pracujesz nie w barach mlecznych, tylko już w restauracjach z renomą. A jak to się stało, że trafiłeś do Top Chefa? Bo to było dla wielu zdziwienie tutaj naszych mieszkańców. Ja sam oglądałem ten program, to była jedna z tych pierwszych edycji i nagle patrzymy, tak. Tu wchodzi nowy uczestnik, Jakub Botta. Roześmiany, rozbawiony, co on... Słuchaj, no bo to była śmieszna sytuacja. Do Darka Kuźniaka zadzwonili, wiesz, z zapytaniem, czy nie ma jakiegoś kolegi do polecenia. No i zadzwonił do mnie Darek, mówi, słuchaj, Jakub, idziesz do Top Chefa. Ja mówię, no dobra, no mogę pójść, rozumiesz, na ten casting, zobaczymy, co wyjdzie. No już wchodząc, coś rzuciłem jakimś tekstem, wiesz, i pani producent powiedziała, tak, tego człowieka bierzemy, nie? Więc po krótkiej jakiejś rozmowie, dobra, odezwiemy się, no i słuchaj, dzwonią do mnie 2 dni przed moim wtedy ślubem. I pytają, panie Jakubie, no dostał się pan, za 2 dni zaczynamy, wysłuchajcie, no odzywacie się na ostatnią chwilę, ja mam za 2 dni ślub, no nie za bardzo, chyba muszę podziękować. A no to jeżeli tak, no trudno, no to następnym razem. No i odzywałem się chyba po 1,5 tygodnia. Mówią, panie Jakubie, no tak myśleliśmy cały czas o panu i bardzo pana chcemy. Chcielibyśmy, żeby pan wszedł tam, nie wiem, w 5. odcinku bodajże. Ja mówię, no nie, no dobra, dajcie mi dzień na przemyślenie. No i po wszyscy, idź, ten Darek Kuźniak mówi, dawaj, mówi, polata sobie. A ja wiesz, wtedy miesiąc nie robił. Cały czas coś się działo, więc niechętnie, no ale dobra, no mówię, dobra, spróbujemy. Przygoda. Tak, przygoda, więc
I któregoś dnia przyjechali do mnie rano, 8 rano, ciemny bus. Panie Jakubie, kierowca już czeka na dole, proszę zejść na dół. Schodzę z całym ekwipunkiem, wiezie mnie oczywiście po cichu, gdzieś od tyłu, rozumiesz, wchodzenie, bo nikt nie mógł zobaczyć, że wchodzi jakiś uczestnik, kto wchodzi, w ogóle wielka konspiracja. No i po tym wszystkim, jak wyszliśmy, dowiaduje się, że Wojtek Amaro nie przyjechał i dzisiaj zdjęć nie będzie. To wtedy był lipiec, końcówka lipca, bardzo gorąco, więc odwieźli mnie z powrotem do domu. No i rozumiesz, gdy wróciłem do domu, niewyspany jeszcze, położyłem się w dużym pokoju, w salonie, w przeciągu. No i słuchaj, budzę się wieczorem, a ja wstać nie mogę z łóżka. Plecy mi przebiało. No i słuchaj, robiłem co mogłem, słuchaj, żeby się doprowadzić do porządku. Trzeba było do brata zadzwonić. Ale wiesz, jeszcze wtedy tak nie działał. No i słuchaj, no i okazało się tak, że rano przyjechali po mnie. Ja ledwo co zszedłem na dół po schodach. Ja mówię, słuchajcie, ja nie mogę działać. Nie. Ja mówię, słuchajcie, ja podziękuję, bo no ja naprawdę no, będę z siebie robił, wiesz, no, głupka, a tu wszyscy będą biegać jak oszaleli. Tym bardziej, że wszyscy znają co, gdzie leży, a ty wchodzisz i nagle musisz wiedzieć, gdzie co jest, gdzie w której lodówce. A ty się nie możesz ruszyć. A ja się nie mogę ruszyć, nie mogę się odnaleźć, bo nie wiem, gdzie co jest, nie? Proszę ja ciebie, no ale mówię, dobra, to chociaż ten jeden odcinek, no Jakub, no zrób show, tu nie chodzi o gotowanie, tu ma być show, ma być, wiesz, wielka konspira, o co, no wiesz, masz wejść na pewniaka i tak dalej. No i tak się stało, no wiesz, tam jakaś pani przychodziła, jakieś mi zastrzyki, jakieś plastry mi kładła, o Jezu, że mi wystartowało, no cyrk na kółkach. No i też tam troszkę cyrku było. Troszkę cyrku było, słuchaj, no ja już nie mogę mówić, zdradzać takich, wiesz, stricte szczegółów, natomiast no to nie jest do końca tak, jak telewizja pokazuje, no wiesz. No ale co, Karpatkę zrobiłbyś wtedy? Wiesz co, trudno było zrobić Karpatkę i wszyscy wiedzieli, że to będzie ciężko zrobić z tego względu, że w środku było 30 parę stopni. To, co my zrobiliśmy, wiesz, no ktoś dostał, już nie będę mówił to, ale ktoś dostał powiedzmy kielich z suchym lodem, na tym sobie postawił, rozumiesz, talerz i miał zimny talerz, a w 30 paru stopniach niech ci się skręci, rozumiesz, wiesz, no krem do Karpatki, no nie ma takiej opcji. To potrzebujesz co najmniej tej godziny i to w jakichś odpowiednich warunkach, żeby ten krem jakoś wyglądał, a nie, że ci się wszystko, wiesz, rozleje, zważy. Ciężka akcja. No i co, wyszedłeś z tego programu uśmiechnięty po jednym odcinku, tak? To był jeden odcinek. Tak, jeden odcinek, później jeszcze na drugim wchodziłem, później jeszcze na jakimś tam finale byliśmy, pomagaliśmy ekipom. Wiesz co, jakoś tego nie wspominam jakoś super dobrze. Teraz ale przygoda była. Przygoda była. Zobaczyłeś, jak to wygląda te programy od drugiej strony. Wiem, jak to wygląda od drugiej strony, wiesz, skillsy też są już na tą chwilę totalnie inne niż wtedy. Dużo przerobiłem, wiesz, no pokory gdzieś się też nabrało, ale rozmawiałem też z tymi ludźmi i oni, osoba, którą ja później, od której ja dostałem tą Karpatkę, gdzieś się później ze mną przecięła w Łodzi w restauracji, którą ja tam przejmowałem, miała być zostać moim zastępcą, moją zastępczynią, no a wyszło jak wyszło, nie? Piłeczka odbita. A co właśnie myślisz w ogóle o tych programach telewizyjnych, w których ludzie gotują? Na przykład MasterChef. No to Topchef już nie mamy, Hell's Kitchen też mieliśmy i też się skończyło. Wiesz co, akurat ja współpracuję teraz, podpisałem kontrakt między innymi z firmą Prospero Film Media, która nagrywa dla TVN-u MasterChefa, nagrywa Hell's Kitchen i... Czyli musisz mówić tego dobrze. Tak. Albo wcale. Dokładnie. No ale wtedy oglądałeś, wtedy byłeś widzem, byłeś kucharzem, widzem. Wiesz co, no ja... Niektóre rzeczy fajnie, ale inaczej się ogląda, inaczej, gdy ten stres, rozumiesz, na ciebie oddziałuje, inaczej, wiesz, no, masz jakąś taką ograniczone pole widzenia, no. Nie do końca jest to tak, jak po drugiej stronie telewizora, a ja bym to zrobił tak i tak. No, czasem po prostu, wiesz, no, jest stres, bo czas, bo nie jesteś u siebie w kuchni, nie wiesz co, dokładnie, gdzie co leży. Nie idzie się tak skupić, tak jak w normalnej kuchni. Ale da się być kucharzem, który zrobi wszystko? Z tym zrobi wszystko, to bym uważał, wiesz, bo jednak... Ale jak oglądam MasterChefa, no to są amatorzy, którzy w każdej kategorii sobie radzą. Ha, słuchaj, poproszę inne pytanie, bo ja wiem, jak to wygląda, wiesz. Od kuchni. Wiem, jak to wygląda, wiesz, tam w MasterChefie też jest jakiś tam kucharz, który wcześniej tam jedzie, robi research, można się coś konsultować.
na tej zasadzie. Czyli niekoniecznie w 100% amatorzy. Dobrze, nie ciągniemy cię za język, żebyś nie miał konsekwencji z tego powodu. Podpisałeś kontrakt i teraz gdzie cię będziemy mogli zobaczyć, bo to się chyba z tym wiąże troszeczkę, że też na YouTubie już jeden pilotażowy odcinek się pojawił. Tak. Powiedz troszeczkę więcej o tym projekcie. To jest projekt, wiesz co, ja ci powiem może jak to wszystko powstało, skąd to się wzięło. Byłem szefem kuchni w największym kulinarnym studio kulinarno-eventowym w Europie i w Azji, Kulinarion. Pierwszą siedzibę w Polsce, w Warszawie, na ulicy Placu Trzech Krzyży. I robiliśmy event. Wtedy chyba nagrywał coś dla Kenwooda Michel Moron i Robert Makowicz. No i ja byłem odpowiedzialny za catering w ogóle na ten cały plan, na to wszystko. Co chwila Michel podchodził, co tak pięknie pachnie, co tak pięknie, o panie Jakubie, co pan tam robi? No i słuchaj, no w pewnym momencie zobaczyłem, że jest przerwa, mówię, to jest moja chwila, idę zagadać. Wskoczyłem, wszystkim bardzo wszystko smakowało, pan Robert Makowicz, wiesz, siedząc przy stole, objadał się tymi wszystkimi smakołykami, ja mówię, panie Robercie, może nałożymy coś więcej na talerz, na normalne, a nie tak pan te wszystkie finger foody. Panie Jakubie, to jest tak pyszne, że ja już pół stołu tutaj zjadłem. Także podziękuję. No i wiesz, no i później jeszcze kolacja, poznałem tą agentkę Michela Morą, która notabene jest teraz moją agentką, pozdrawiam serdecznie Natalię Dumę. I gdzieś się zaczęła rozmowa. Gdzieś się zaczęła rozmowa, co ja bym chciał robić, co mnie denerwuje, że te osoby, które gdzieś tam pokazują w telewizji, nie do końca są tak dobre, jak je pokazują. No i chciałoby się coś pokazać więcej niż taką zwykłą kaczkę z, nie wiem, z malinami i do tego podają, wiesz, Carlo Rossi, wino z granulatu. No, to nie ten styl. No pokażmy, wiesz, ludzie teraz po tej pandemii siedzą w domach, pieczą sami chleby, sami coś gotują, już więcej niż kiedyś i oni chcieliby coś, wiesz, czegoś ciekawszego, coś takiego na takim restauracyjnym poziomie, a nie... Nie wiem, teraz kleimy pierogi ruskie. No, sorry, to już nie te czasy. Więc ja gdzieś miałem pomysł, gdzieś tam próbowaliśmy ruszyć, wiesz, z projektem Next Level Chef, to im się bardzo spodobało. Nazwę Next Level Chef zostawiliśmy gdzieś tam dla moich przyszłych projektów i do marki odzieżowej dla kucharzy, takiej stricte do pracy i też streetwearowej. I gdzieś się zaczęła rozmowa, więc no, dogadaliśmy się, zaczęliśmy kręcić TikToki na kanale Tip Top Chef. Tam m.in. Mateusz Gessler, Kuba Kuroń, jeszcze parę osób. Więc tam zrobiliśmy serię kilku nagrań, później przyszli jacyś producenci, do tej pory coś tam nagrywamy, no i stwierdziliśmy, że nagramy program. Program taki właśnie marki Premium, The Chef, Jakub Botta. Zaczęliśmy od pilota i teraz planujemy kolejną serię wypuścić, no tylko zobaczymy jeszcze dokładnie w jakiej to będzie formie. Pilotażowy to był taki, wiesz, żeby zobaczyć co w trawie piszcie, nie? Ale to tylko internet kierujecie? Na razie tylko internet, natomiast będziemy szukali, wiesz, producentów, sponsorów, żeby to wejść dalej. Teraz będzie to przekładane w ogóle też na wersję angielską, żeby to w świat jeszcze puścić, a nie tylko... Bez granic. Tak. Porozmawiajmy teraz o tym, co lubisz gotować, jak lubisz gotować, jakie lubisz produkty, bo wszystkie twoje zdjęcia, które wrzucasz na swój profil, rzeczy, które gotowałeś, to nie są standardowe schabowe z ziemniakami, bureczkami, to są, można powiedzieć, dzieła sztuki. No, tam tak, nie ma przypadków, każdy kolor, ułożone, wszystko dopieszczone. Jak potem to jeść? Wiesz co, generalnie staram się, żeby te wszystkie smaki się łączyły. Wiesz, ja uwielbiam łączyć nawet i muzykę razem z jedzeniem. Ja jak komponuję menu, to ja powiedzmy słucham sobie jazzu nowoczesnego, zamykam oczy i gdzieś mi się te dania komponują. Wiesz, myślę o produktach stricte sezonowych. Ja jak myślę powiedzmy o gruszce czy o jabłku, ja czuję już je w ustach. Później myślę powiedzmy o cynamonie. Przykładowo, no to łączy się. Ja to wszystko czuję na języku, w głowie, po prostu mam tą taką wyobraźnię smakową.
na tyle rozwiniętą, że podczas słuchania muzyki komponuję całe menu, później idę do kuchni, gotuję, ewentualne jakieś małe poprawki. Komponując menu, ja już wyobrażam sobie, jak te danie ma wyglądać, jaka kolorystyka. To jest taki... Dla mnie jest to prosty proces, natomiast dla niektórych może być złożony. A ile w tym twoim gotowaniu tak procentowo to jest rzemiosła i sztuki? Wow. Wiesz co, jeżeli chodzi o takie stałe menu do restauracji, no to jest więcej sztuki niż rzemiosła. Rzemiosło to później wychodzi. Proces twórczy jest to na pewno sztuka. Natomiast później zaczyna się rzemiosło, kiedy każdego dnia musisz to cały czas odtwarzać i zachowywać standardy na tym samym poziomie cały czas. A kręci cię, tak jak widziałem to na zdjęciach, kuchnia molekularna, trudne słowo. Haha, molekularna. Ale... Wiesz co, powiem ci tak, stricte nie ma takiego pojęcia jak kuchnia molekularna. Nie ma, natomiast chodzi o użycie... kosmicznych technologii. No, technologii, jakichś zasad fizyki, chemii, które pomagają nam uzyskać jeszcze lepszą jakość produktu. I Bayer, który I Bayer no, taki efekt wow, tak? Bo to jednak się dobrze działa, jeżeli gość jest czymś zaskoczony. Nie tylko smakiem, ale i wyglądem. O kurczę, ale co to naprawdę, wiesz, no... Natomiast teraz się to od tego odchodzi. Teraz odsuwamy na bok proszki, idziemy w natural, back to basic tak zwany. Wracamy do korzeni, do zapomnianych czasem technik gotowania i myślę, że to jest dobry kierunek. A z jakich produktów najczęściej lubisz korzystać? Nie musisz w pracy, tylko jeżeli ty sobie gotujesz, to z czego najczęściej korzystasz? Wiesz co, sezonowych, ekologicznych, wszystkich bio, bo jednak to, wiesz, kupić sobie pomidora w markecie w sezonie, nawet w sezonie, a kupić sobie na przykład takiego pomidora na targowicy w kole, no jest różnica. No już sama skórka od tego pomidora jest inna. Więc ja lubię po prostu naturalnych składników, takich ekologicznych, od regionalnych dostawców, no i przede wszystkim sezonowość. To są wtedy, wiesz, świeże składniki, mamy grzyby, to grzyby, mamy owoce, warzywa, jakieś fajne owoce, nowaliki, to nowaliki. Dziczyzna, proszę bardzo.